odejmijmy teraz 286 od 913, ale chciałbym, żebyśmy najpierw zrobili to w trochę inny sposób. Zapisałem te liczby w rozbiciu na kawałki, tu po prawej. Dziewiątka na pozycji setek to 900, jedynka na pozycji dziesiątek to 10, trójka na pozycji jedności oznacza 3. Tak samo 286 oznacza 200, dodać 80, dodać 6. Odejmijmy teraz te dwie liczby od siebie, pozycja po pozycji. Zaczynamy od pozycji jedności, czyli od prawej strony i od razu mamy problem, bo 3 to mniej niż 6. Jak odjąć większą liczbę od mniejszej? Taki sam problem mamy na pozycji dziesiątek. 80 jest większe od 10. Jak mamy odjąć większą liczbę od mniejszej? Pewnie już się domyślacie, że rozwiązaniem tej zagadki jest tak zwane pożyczanie. Pożyczanie polega na odjęciu pewnej ilości z jednej pozycji i dodaniu tej samej ilości do innej pozycji. No to zobaczmy, jak mógłby taki pomysł zadziałać w naszym przypadku. Mamy tu trójkę, ale chcemy mieć więcej, żeby dało się odjąć szóstkę, więc pożyczymy z którejś z pozostałych pozycji. Mógłbym wziąć jedną dziesiątkę z pozycji dziesiątek. Wtedy ta dziesiątka stałaby się zerem. Jeżeli tę dziesiątkę przeniosę do pozycji jednostek, to będę miał w jednostkach 13. Zauważcie, że nie zmieniam w ten sposób wartości liczby. 900 dodać 0 dodać 13 to ciągle jest 913. Ten zabieg rozwiązuje nasz problem na pozycji jedności. Możemy teraz bez przeszkód odjąć 6 od 13. Ale na pozycji dziesiątek mamy jeszcze większy problem niż przedtem. Musimy odjąć 80 od 0. Co tu zrobić? Na szczęście mamy jeszcze pozycję setek. Możemy wziąć jedną setkę z 900, zostanie nam tu wtedy 800 i przenieść ją do pozycji dziesiątek. Jeżeli dodam ją do pozycji dziesiątek, to będzie tutaj 100. Zauważcie, że ciągle wszystkie te liczby po dodaniu równają się 913. 800 dodać 100 dodać 13 równa się 913. Dlaczego takie pożyczanie ma sens? Dlatego, że teraz w każdej kolumnie mogę odejmować mniejszą liczbę od większej. Tu mamy wszędzie plusy, ale znak odejmowania jest przed nawiasem i dotyczy wszystkich liczb wewnątrz nawiasu. Odejmujemy 6 od 13, 80 od 100 i 200 od 800. No to zróbmy to. 13 odjąć 6 równa się 7, 100 odjąć 80 równa się 20 i 800 odjąć 200 równa się 600. Mamy w wyniku tego odejmowania 600 dodać 20 dodać 7, czyli 627. Zróbmy teraz to samo bez rozpisywania liczb na składniki. 6 jest większe od 3, więc pożyczamy z wyższego rzędu, z rzędu dziesiątek. Tutaj nam zostaje 0 dziesiątek i tę jedną dziesiątkę dodajemy do rzędu jednostek. 10 dodać 3 równa się 13. Mamy teraz problem na pozycji dziesiątek, więc pożyczamy jedną setkę z pozycji setek. W setkach zamiast 9 zostaje nam 8 i dodajemy tę setkę do pozycji dziesiątek. Jedna setka na pozycji setek to to samo co 10 dziesiątek na pozycji dziesiątek. 0 dziesiątek dodać 10 dziesiątek równa się 10 dziesiątek, czyli zamiast 0 tutaj będzie 10. No i jesteśmy gotowi do odejmowania. 13 odjąć 6 równa się 7, 10 odjąć 8 równa się 2. Na tej pozycji to 10 dziesiątek odjąć 8 dziesiątek równa się 2 dziesiątki. 10 dziesiątek odjąć 8 dziesiątek równa się 2 dziesiątki. 100 odjąć 80 równa się 20. I na koniec 8 setek odjąć 2 setki równa się 6 setek. Czyli razem mamy 627. Opowiadał Krzysztof Kwiecień. Zabawnanauka.pl